życia to nawet 61 tysięcy złotych miesięcznie. O szczegółach już teraz Adrian Borecki. Donald Tusk już został okrzyknięty najbogatszym emerytem w Polsce. Jak donoszą media, były premier może liczyć na astronomiczne świadczenia. Z ZUS-u Tusk może otrzymywać około 10 tysięcy złotych. Dodatkowo, dzięki temu, że był szefem Rady Europejskiej, dożywotnio będzie dostawał kolejne około 21 tysięcy złotych miesięcznie. A to nie koniec. Według nieoficjalnych informacji, Donald Tusk jako szef Europejskiej Partii Ludowej co miesiąc inkasuje około 30 tysięcy złotych. Oznacza to, że dochody szefa Platformy Obywatelskiej już po osiągnięciu wieku emerytalnego wynosić mogą, uwaga, ponad 60 tysięcy złotych miesięcznie. Szok. Jeden wielki szok. Myślę, że to jest duża przesada. Nie powinno tak być. Nie zasługuje na taką emeryturę. Polacy są zszokowani fortuną, jaka wpłynie na konto emeryta Tuska. Skandal. Jedno słowo, skandal. Po prostu to jest pogarda dla nas, ludzi, zwykłych obywateli, którzy ciężko pracują na tego człowieka. Słowo pogarda, zdaniem emerytów, dobrze opisuje stosunek rządu Tuska do seniorów. Symbolem jego rządów stały się wyjątkowo skąpe waloryzacje świadczeń. Wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 36 zł. To już w ogóle był koszmar. Jak on jeszcze przyjdzie, to będzie pewnie po 20 groszy. Sytuacja seniorów zmieniła się dopiero po tym, jak Polacy odebrali władzę Platformie Obywatelskiej i przekazali ją Prawu i Sprawiedliwości. Wtedy emerytury zaczęły szybko rosnąć. Miałam 600 zł, a teraz mam 2200. Do seniorów zaczęły też trafiać 13, a nawet 14 emerytury. Rząd zapewnił im także darmowe leki. O czymś takim za Tuska emeryci mogli tylko pomarzyć. Ja tam dostałem, jak były podwyżki, to dostałem 2 zł 70 groszy tylko, no. A teraz dostałem tydzień temu tak naprawdę, ale 1300 zł. Mama dostawała wtedy po 5, 20 zł, a teraz dostała 80, 100. Jeszcze nie mówiąc o tych 13, 14. Pieniędzy nie było, był za to przymus dłuższej pracy. Dla kobiet aż o 7 lat. To rząd Tuska podniósł i zrównał wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Czy zrobił to pan pod dyktando Platformy? To jest decyzja, którą ktoś wreszcie musi podjąć. Te decyzje cofnął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk ma szansę osobiście doświadczyć konsekwencji dobrej zmiany. Gdyby rządził on i Platforma Obywatelska, musiałby pracować jeszcze 2 lata, a tak może już przejść na emeryturę. Przyszłym emerytom Tusk zabrał także oszczędności zgromadzone w OFE. Pieniądze, które są w OFE, nie są własnością Polaków. Gdyby były własnością Polaków, to każdy mógłby wycofać pieniądze z OFE. Tak jak pieniądze w ZUS-ie nie są własnością Polaków. Jednocześnie Tusk mamił Polaków mglistą wizją emerytur wypłacanych z wydobycia gazu łupkowego. W przyszłości miałby zabezpieczać, gwarantować bezpieczeństwo polskich emerytur. Ale jak wiemy, obiecywane przez Tuska gazowe Eldorado okazało się mirażem. Kłamie, kłamczuch, kłamie, w żywe oczy kłamie. Podobnie jak obietnice wyborcze Donalda Tuska. By żyło się lepiej. Wszystkim. Tak miało być dobrze. On zrobił dobrze, ale dla siebie. I dla swojej elity i koniec, nie ma o czym mówić. Bo Tusk, wbrew takim zapewnieniom... Być polskim premierem to jest stukrotnie ważniejsza rzecz dla mnie niż te potencjalne awanse europejskie. Szybko przeniósł się do Brukseli, kiedy tylko nadarzyła się okazja. By żyło się lepiej. Dziennikarze policzyli, że jako szef Rady Europejskiej Tusk zarobił blisko 7 milionów złotych. Cały czas inkasuje miesięcznie około 30 tysięcy złotych z Europejskiej Partii Ludowej. Do tego może liczyć na rekordowo wysoką emeryturę. Nic dobrego nie zrobił dla kraju według mnie. Nic dziwnego, że Polacy są rozgoryczeni bogactwem Tuska, szczególnie kiedy porównują je z efektami jego rządów. Przeciwko Polsce był, tak? Cały czas jest. Przeciwko Polsce, przeciwko Polakom. Polskość to nienormalność, tak? Tak stwierdził. Tym bardziej, że Tusk, pomimo astronomicznych dochodów, cały czas przekonuje, że reprezentuje zwykłych ludzi. Dla ludzi takich jak my, tych najskromniejszych. Choć w Polsce zaledwie garstka najlepiej zarabiających może liczyć na, przypomnijmy, około 60 tysięcy złotych miesięcznie. Danke. Adrian Borecki, Wiadomości. I prosimy o krótki komentarz.